Cześć kochani, witam was na moim kanale we vlogu. Dzisiaj nagrywam dla was vloga. Na początku chcę się odnieść do filmu, który nagrywałam, gdzie wam mówiłam, że zawiozłam rzeczy do domu dziecka. Ktoś mi napisał komentarz: ty w ogóle wiesz, co ty gadasz? Co ty mówisz? Tak, wiem, co mówię, bo poruszyłam tam dwa tematy. I ten film mogliście odebrać jakoś inaczej, bo poruszałam tam temat o domu dziecka, jak te dzieciaki mają tam ciężko, i też poruszyłam temat szacunku do rodziców. I chciałam te tematy połączyć jakby w jednym filmie, ale wyszło jak wyszło, za to was bardzo przepraszam. Chciałam połączyć jakby dwa tematy w jednym filmie, ale wyszło jak zawsze, czyli źle. Za to was przepraszam, a teraz do dzisiejszego filmu wracamy. Dzisiaj z rana nagrywałam dla was moją poranną rutynę przed praktykami, którą mogliście już widzieć wczoraj na kanale. Bo wiecie, chcę teraz nagrywać dużo filmów, żeby nie było takiej sytuacji, jak była środa, że nie miałam żadnego filmu i musiałam improwizować, musiałam na szybko nagrywać jakiś film, gdzie mnie tam w ogóle nie słyszeliście i on był bardzo krótki. Także teraz lecę z nagrywkami, nagrywam dla was, chcę nagrać jeszcze przez weekend dla was kilka filmów, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio, że nie mam żadnego filmu i muszę improwizować, nagrywać jakiś film na szybko. Także od rana nagrywam film. Za jakąś pół godziny wychodzę z domu. W ogóle nie zwracajcie uwagi na moje włosy. One wczoraj myłam, robiłam pielęgnację, ale no jakoś nie chcą żyć, nie chcą ze mną współpracować, tylko żyją swoim własnym życiem, można tak powiedzieć. Ale jutro albo w sobotę będę robić pielęgnację włosów, to wam nagram ten film z pielęgnacją moich włosów. No i co, jakoś tak wyszło w tym tygodniu, że idę tylko dzisiaj do szkoły, bo wczoraj byłam w szkole, bo mi się po prostu nie chciało iść, można tak powiedzieć, że mi się po prostu nie chciało iść i wiecie, obudziłam się o tej 5:00, ale potem poszłam dalej spać i budziłam się dopiero po 11:00. Mówicie, pierwszy dzień po świętach to się nikomu prawie nie chce iść do szkoły. I ja nie poszłam i dzisiaj idę tylko na fetę i zaczynam znowu swój weekend. Także tak jakoś wyszło w tym tygodniu. Wypiłam sobie kawkę, idę sobie zrobić śniadanko, bo jeszcze nie jadłam nic na śniadanie. Kurde, muszę zaraz coś zrobić z tymi włosami, bo mnie po prostu normalnie wkurzają. Także idę sobie teraz zrobić śniadanko, ogarnąć te moje włosy, żeby były chociaż ładne. I widzimy się zaraz. Zjadłam śniadanie, ogarnęłam trochę moje włosy, no ale one żyją dzisiaj swoim życiem, tak jak wam mówiłam. Także jak je ogarnę, tak będzie źle. No to stwierdziłam, że niech tak zostają. Nie ogarniam ich do końca. Niech sobie tak zostaną. Po prostu nie mam sił. Bo co poprawię moje włosy, to one tak żyją swoim życiem, jak wam mówiłam. No i co, zjadłam śniadanie. Dzisiaj sobie zrobiłam kanapki z szynką. Bo przez ostatni czas, no teraz po świętach, zostały nam sałatki i trzeba je zjeść. Także jadłam sałatki, ale dzisiaj sobie wiedziałam, że nie jem sałatki, tylko zrobię sobie kanapeczki. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że tam trwa odliczanie do moich oficjalnych 19 urodzin, czyli wy tego vloga widzicie jutro, czyli dzień przed moimi oficjalnymi urodzinami.
Także tam trwa odliczanie do moich oficjalnych urodzin. Co się zmieni? Chyba nic się nie zmieni po 19 urodzinach, bo po 18 prawie nic się nie zmieniło. To się zmieniło, że mogę sama decydować o tym, co robię. Jakby biorę odpowiedzialność sama za siebie, jak coś zrobię. I co się jeszcze zmieniło po 18, to że zaczęłam robić prawko. I jakby jestem teraz przed egzaminami. I ja chcę teraz się odnieść do osób, które piszą komentarze typu robisz już rok te prawo jazdy i nie możesz zdać. Czemu nie zdajesz prawo jazdy? Kochani, to jest moja decyzja. Kiedy ja zdam prawo jazdy, czy jestem gotowa na to, żeby mieć prawo jazdy i niech każdy się zajmie swoim życiem, a nie wpieprza się w innych życie. Ponieważ ja robię prawo jazdy, ja będę jeździć tym autem, a nie ty. I to jest moja decyzja, kiedy ja zdam prawo jazdy i nikt na ten temat i o tym nie decyduje, tylko ja sama. Ja muszę być na to psychicznie i fizycznie gotowa, żeby zdać te prawo jazdy. I bardzo proszę, nie nadajcie takich głupich rzeczy i nie wtrącajcie się w czyjeś życie. Nie chciało mi się tak dzisiaj ładnie ubierać, także mam na sobie dresy i taką bluzkę i na to tą kurtkę zieloną, także wychodzę na praktyki. Ogólnie ja wylądowałam w Będzinie. Mam następny prezent na 19, także zbieram tych prezentów, a zbieram. No i wiecie, bo już od jutra zaczynam swój weekend, a nie chciało mi się jutro tuć z tramwajami, także przyjechałam sobie dzisiaj i sobie posiedzę do jutra, jutro już wracam do domku. Także sobie posiedzimy, pogadamy, może powiedzieć, poświętujemy moje urodzinki, które mam w sobotę. No i już chcę zakończyć ten odcinek. Jeżeli wam się podobał ten vlog, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w następnych filmach na moim kanale.